Siemanko, z tej strony Liszka39 i witam was w jakby odpowiedzi na wasze pytania, ogólnie na wasze komentarze, co działo się pod moimi dwoma filmikami z nauki gwizdania oraz wstęp do nauki tak zwanej sowy. Komentarze typu, oczywiście wszystkie komentarze, za wszystkie komentarze, za wszystkie, za każde obejrzenie, za wszystko dziękuję, bo po prostu no nie spodziewałem się takiego odzewu na te filmiki, nagrywałem to naprawdę na spontanie i naprawdę bardzo mnie to cieszy, jak widzę, że ludziom się to podoba. Dobra, ale ludzie pisali, że no pełno pisało, że o klawiaturę, monitor, uczą się, próbują bardzo dobrze. Nie wolno zaczytać nauki jak we wszystkim. Teraz jeden komentarz, przed chwilą go dostałem. Dokładnie to właśnie, w sumie on mnie bardzo też zmotywował, tak z powrotem po prostu mnie zmotywował, bo przejrzałem sobie wszystko i zmotywował mnie, żeby po prostu znowu nagrać. Jeden mi napisał, że za dużo gadam, przepraszam za to i postaram się mniej gadać. Więc tak, pierwszy komentarz był odnośnie tego, że czy pokażę, jak się gwiżdżę na środkowym palcu i kciuku? Oczywiście. Ja akurat, żeby widzę, bo jest kilka technik, ja się teraz przybliżę i chodzi o to, jest kilka technik, bo można na wprost, czyli i to mi słabo wychodzi, serio, dlatego ja bardzo daję w dół palce i wtedy mi to wychodzi. Oczywiście zasady te same, co były w filmikach, czyli język lekko podbijam, lekko wysunięty do przodu, tutaj dołki, szparki, nie wiem, tu zasłonić, żeby nie uciekało tędy powietrze. Tu zostawić małą szparkę i gwiżdżę się już. Tak samo na każdym palcu. To jest ta sama zasada i ona po prostu się powtarza. Po prostu powtarzamy to samo na każdym palcu i już z ołówkami, długopisami można kombinować ze wszystkim. Dobra. Inną sprawą komentarz, który oczywiście z podziękowaniami. Bardzo dziękuję, że podziękowałeś. I kiedy, że czekasz na sowę, no to w tym momencie zacznę już. Sowa ogólnie, jakby ktoś nie wiedział, po prostu polega na to, żeby składając w ten sposób mniej więcej dłonie, uzyskać dźwięk, jakby sowa huczała. No i już popsułem. No. I w ten sposób można tym manipulować. Wszystko chodzi o to, tak naprawdę tutaj po prostu chodzi o to, żeby stworzyć w środku pustą przestrzeń. Tu wszystkie palce mają zatykać, żeby powietrze nie uciekało. Oraz zostawiamy. Pokażę. I teraz najważniejsza rzecz. Polega to na tym, że nie przytykamy tak, czyli jak jest tutaj cała ta dziura, to nie przytykamy ust, bo będziemy nadmuchiwali sobie ręce. Tutaj musi być ujście tego powietrza i ono jest dokładnie pod kostkami, bo usta przytykamy do kostek. W ten sposób. I powietrze, ja zabiorę teraz tak, powietrze ucieka tędy, a my je wdychamy tędy. Trzeba pamiętać o tym, żeby było tutaj bardzo wszystko szczelne, bo nie może być jakiś luk. Widzicie, jak są luki? To ucieka powietrze, więc trzeba to bardzo szczelnie zrobić. No. Wtedy można oczywiście kombinować. Nie wolno, nie robimy dziubka. To nie jest moda na różne swifocie na Facebooku. Nie całujemy się ze swoją dłonią, więc nie musimy. Lekkie przytknięcie wart. Dobra, ale w tym momencie zakończę jakby pierwszą część. Znaczy w sumie wszystko wyjaśniłem, ale dokładnie co, jak powinno się ustawiać dłonie w sześciuteńko. Jeszcze będzie, to będzie jeszcze w jednym. To jest taki, to jest pomieszczanie odpowiedzi na wasze komentarze plus pokazanie wam, że się za to biorę znowu. I uwaga, bo nie wiem, kiedy wezmę się tak naprawdę za skończenie tej nauki sowy. Tak samo nie wiem, czy skończyłem jeszcze tą naukę gwizdania, co nagrywam, bo jeżeli jest taki odzew, to myślę, żeby może jeszcze coś pokombinować, może coś jeszcze ja wynajdę z gwizdaniem i może wam to przedstawię. No, ale nie wiem, czy będę to robił na tej scenerii, bo
bardzo prawdopodobne, że się wyprowadzam i będę już w innej scenerii. I uwaga! Już na tym filmiku, bo mam nadzieję, że ten filmik również znajdzie jakiś odzew i jakbyście mogli to podesłać znajomym, bo będę, uwaga, będę w ciepłych krajach i będę chciał coś nagrywać w tych ciepłych krajach. Widoki są niesamowite, z różnych moich wycieczek oczywiście będę chciał to nagrywać, przedstawić wam. A czy wy jeszcze jakieś macie pomysły? Jeżeli macie, piszcie w komentarzach oczywiście. Ja postaram się te komentarze, które naprawdę będą najciekawsze, będę starał się to realizować, bo będę tam siedział i będę chciał coś robić takiego naprawdę, żeby... No nie wiem, interesuje mnie to po prostu. Dlatego trzymajcie się, jeżeli macie jakieś pomysły, pamiętajcie, żeby napisać je w komentarzu. A teraz, na razie!